Nasza wioska, no, nie oszukujmy się, utrzymuje się prawie głównie z uprawy. Teraz to oczywiście powstał hotel. Chcę, żeby był duży hotel na legendarnych ziemiach. To jest na gabinecie lekarskim. Ja się wstrzymam. W gabinecie lekarskim również będzie lekarz, który też będzie mógł tam rozpatrzyć jakieś rany, czy tam jakieś choroby i powiedzieć coś na ten temat. Każdy może podjąć jakąś decyzję i wspólnie zadecydować o losie wioski. Czyli GMO to jest dobre wyjście w sumie dla nas. Co za ej zamieniamy? Zakaz. Pestycydy. Nie, zakaz GMO. Dobra, próbujemy. Warto zaryzykować. Wszyscy są zgodni. Tak. Znaczy, tu jest napisane, że to by było na terenie, tak, na terenie hotelu, ale byłoby oddzielne wejście dla pacjentów ze wsi. A może nie ma sensu sprawdzać, skoro prawie wszyscy jesteśmy pewni, że to nic nie zepsuje? To nic nie zepsuje po prostu i tyle. Tak, bo co ma zepsuć jakaś agroturystyka z krówkami, świnkami, jakimiś kwiatuszkami? No bardziej, że będziemy mogli rośliny i zwierzęta. A poza tym ludzie z hotelu przyjdą sobie pozwiedzać. Ja byłam rybakiem. Ogólnie moja rola polegała na tym, żeby być neutralnym mniej więcej i chodziło mi tylko głównie o tereny jeziora. Ej, dobra, ej, zostawiamy. Dobra, ale ostatnia decyzja. Ale stop, nie podejmujmy tej decyzji. Tak, zastanówmy się jeszcze, czy coś jeszcze możemy zmienić, bo już jesteśmy, już w dobrej sytuacji. Prawie. Tak, no. Nasza wioska jest dosyć biedna i produkty, które znajdują się w sklepie i zawierają GMO, są na pewno tańsze od tych zdrowych i organicznych. Dobrze, więc tak, więc dobrze, kto jest za zakazem w takim razie? Nauczyłam się dać dojść każdemu do słowa. Dzisiaj to wyglądało bardziej tak negocjacyjnie. Dzisiaj czułam się fajnie, bo wiem, że pracuję w grupie i wiem, że wiedziałam, że zależy mi na grupie, a nie tylko na mnie. To w ogóle nie ma oglądu na to, także nie to jest najlepszy w ogóle wybór. Na czym możemy się zastanowić, to tylko ta stadnina koni i pomnik ojców założycieli. Pomnik ile ci daje? 4. Jutro się nie odbije. A my możemy w ogóle tak omówić do siebie? Musiałam pomagać ogólnie wszystkim, którzy radzie całej wioski, aby dobrze podejmowali decyzje. To jest trudne, bo na początku każdy się przykrzykiwał, a ja próbowałam nad nimi zapanować. Co mamy z kosztami życia? Ciszej, znowu zaczynać się kłócić. To jest na tym, żeby wziąć jeszcze teraz GMO. Rybcia jest nam w stanie zaoferować niezależność żywieniową. Teraz to jest zabawa, ale czuję się taką odpowiedzialność za decyzje, które się podejmuje. Że te decyzje mają wpływ na to, co będzie w przyszłości. Czuję taką satysfakcję z tego, że kurczę, jednak słucham innych. Ja to jestem w lekkim szoku, że w ogóle doszliśmy do konsensusu całościowego. I niby każdy z nas musiał coś zabrać, ale wyszło nam dosyć ładne te wyniki, tak szczerze mówiąc.